Siemanko, witam Was serdecznie. Dzisiaj mam naprawdę bardzo fajną wiadomość ze swojego okręgu. Znaczy ona już jest wcześniejsza, ale dzisiaj ją przeczytałem i w Waszych okręgach może być podobnie. Bardzo fajnie się to zapowiada. Pamiętamy końcówkę zeszłego sezonu i początek tego. No w moim okręgu, nagrywałem o tym film, było dużo takich gwiazdek. Te gwiazdki okazały się być informacją, że wody tracą ważność i one kończyły właśnie teraz, w końcówce roku. Teraz mamy listopad i one miały praktycznie od teraz nie istnieć, a składkę mieliśmy płacić do końca roku. No i to było trochę dziwne, ale na szczęście wszystko bardzo dobrze się skończyło. Mamy przedłużenie tych umów, zaraz Wam to pokażę. W moim okręgu fajnie zostały te umowy przedłużone na 10 lat, czyli wszystkie te wody, które miały wypaść, a było ich kilkadziesiąt, będą przedłużone. To jest bardzo fajne i zapowiada się tylko, że w innych okręgach, jak były podobne sytuacje, zapewne tak będzie. Ponieważ no, chyba już teraz, dzisiaj nikt w to nie wierzy, że wody polskie przejmą całe, wszystkie wody, wszystkie okręgi i będziemy mieli kartę na całą Polskę. To się bardzo fajnie niby zapowiadało, że kupimy jedną składkę i będziemy łowili gdziekolwiek byśmy byli. To by było nawet fajne rozwiązanie. Wyobraźcie sobie, że jedziecie gdzieś przykładowo daleko od swojego domu, przykładowo gdzieś na Mazury na wakacje. I tam bez problemu byście mogli sobie 2 tygodnie łowić, nie ma żadnego problemu. Ale w to już chyba nikt nie uwierzy. Najważniejsze, że jest dobra wiadomość. W moim okręgu są przedłużone umowy. Będę mógł korzystać ze swoich jezior. Jest to bardzo fajne, ponieważ wyobraźcie sobie taką sytuację, kiedy ktoś ma wodę koło domu. Często tak jest, że ma wodę koło domu, 2-3 wody w zasięgu kilku kilometrów. Nie wszyscy oczywiście mają samochody. I praktycznie taki wędkarz korzysta tylko z tych wód. Te, co ma właśnie wokół domu, wokół komina, jak to się mówi. I praktycznie z większości wód w swoim okręgu, ze swojej składki on nie korzysta. I teraz sobie wyobraźcie, że na przykład na 3 wody 2 takie mu wypadają. Bo by te umowy były skrócone, by ktoś je przejął, albo by nie było wiadomo o co chodzi. Ale na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Naprawdę jestem zachwycony, że te wody zostaną. Sprawdźcie to koniecznie u siebie. Bardzo fajnie zaglądać na stronę swojego okręgu, żeby dowiedzieć się, może też na Was czeka świetna wiadomość. Już Wam pokazuję, jak to było u mnie. Komunikat na stronie mojego okręgu w ogóle jest grubym drukiem, czyli jest to bardzo ważna informacja w całym okręgu i naprawdę no, jestem bardzo, można powiedzieć, zadowolony, że te umowy zostały przedłużone. Może nie będę czytał Wam całego artykułu, tylko ten nagłówek. Uwaga, ważna informacja. Okręg PZW w Toruniu informuje, że w dniu dzisiejszym, 13.11.2023, zostały podpisane nowe umowy dzierżawy w obwody rybackie, w skład których wchodzą jeziora oznaczone gwiazdkami. W naszym regulaminie na 2023. No, tylko wspomnę, że właśnie były różne wody zaznaczone tą gwiazdką i opis tej gwiazdki mówi właśnie, że dzierżawa tych wód się skończy i po prostu te wody mogą wypaść. Ale to się nie stało i bardzo fajnie, naprawdę jestem zachwycony i zobaczcie u siebie, zobaczcie ile tych wód jest. Tutaj na dole jest tabela z tymi jeziorami, które będą miały przedłużone umowy. Jest to świetna naprawdę wiadomość. Polecam Wam zajrzeć na strony Waszego okręgu, bo może też na Was czeka fajna wiadomość i no przede wszystkim warto na te strony wchodzić, ponieważ tak jak teraz końcówka roku bardzo często są informacje o zarybieniach, że przykładowo jest zakaz łowienia. Warto więc jednak wchodzić na strony swojego okręgu i się dowiedzieć, może też czeka na Was coś fajnego. Naprawdę mega pozytywna wiadomość, sezon 2024 zapowiada się wspaniale. Podobno słyszałem, że nawet w niektórych okręgach zapowiadają obniżki cen na kartę. No to po prostu aż się nie chce wierzyć, że takie informacje docierają do wędkarzy. Może będzie, nie będzie tak najgorzej, ale moim zdaniem już chyba nie mamy co liczyć, że za przykładowo jedną składkę możemy łowić w całej Polsce. Prawdopodobnie to nie przejdzie, to jest oczywiście moje zdanie, ale ja w to osobiście nie wierzę, że byśmy mieli tak dobrze, że za jedną składkę łowimy w całej Polsce. Na razie cieszmy się z tego, co mamy, bo naprawdę to jest super wiadomość. Dla mnie to jest kilkadziesiąt łowisk, z którymi jestem bardzo związany, nie tylko prywatnie, ale także jeżdżę na te wody, na zawody, więc świetna wiadomość, że to nie odejdzie. Patrzcie na swoje okręgi i czytajcie komunikaty, bo może czeka na Was coś dobrego, a może nawet w Waszym okręgu będzie zniżka za opłaty.
Jeśli tak, to podzielcie się w komentarzu, co słychać w waszych okręgach. Siemanko, cześć i dobrego nowego sezonu 2024. Siema!